Identyfikator podmiotu SCP-6999. Klasa podmiotu bezpieczne. Drugorzędna klasa Taumiel. Od O5-10 do Personnel List Serf. Pomyślałem, że możecie być ciekawi muzyki. Zobaczcie załączony plik. O5-10. Specjalne czynności przechowawcze. Personel fundacji utrzymuje kilka telewizyjnych wież nadawczych do globalnej transmisji SCP-6999. Zgodnie z protokołem projektu AISA, tylko personel poziomu 5 może mieć dostęp do tego pliku. Opis. SCP-6999 to 3-minutowy stwarzający zagrożenie poznawczy film, przedstawiający symfonię Wydziału Sił Stosowanych, wykonującą utwór Być bliżej Ciebie chcę, oryginalnie Nearer My God to Thee. Wideo wpływa na autonomiczny układ nerwowy i oś podwzgórza przysadki nadnercza, hamując reakcje walki lub ucieczki na czynniki stresogenne i regulując produkcję kortyzolu. Po uzyskaniu zgody od Komitetu do Spraw Etyki, Rada O5 zleciła Wydziałowi Memetyki i Zagrożeń Informacyjnych opracowanie SCP-6999 w ramach projektu AISA. Testy ekspozycji rozpoczęły się na ochotnikach, naukowcach po wykonaniu i nagraniu. Dodatek 6999-1. Log testów. Podmiot: dr Chuck Ferguson. Kontekst: Ferguson poślubił swojego męża 7 lat przed testem i 3 lata wcześniej adoptował niemowlęcego syna. Chociaż zgłasza wysoką satysfakcję ze związku i gospodarstwa domowego, potwierdzoną zeznaniami bliskich przyjaciół, często stresuje się brakiem interakcji z synem i uważa, że mąż może mieć do niego o to pretensje. Rezultat: Ferguson wysyła mężowi SMS-a z pytaniem, czy mogą omówić sytuację jeszcze tego samego dnia. Ferguson relacjonuje dogłębną, refleksyjną rozmowę, obejmującą historię ich związku, przeszłość rodzinną i ulubione programy telewizyjne. Mąż Fergusona zapewnia, że nie ma do niego pretensji o jego bardziej dominującą rolę w wychowaniu ich syna, biorąc pod uwagę rządową pracę Fergusona. Patrz protokół ujawnienia informacji rodzinie. Jednakże sugeruje zatrudnienie opiekunki do dziecka, na co Ferguson stwierdza, że rozważy taką opcję. Podmiot: agent Silvina Cortez. Kontekst: Cortez wyemigrowała z Filipin do Stanów Zjednoczonych po ukończeniu uczelni, co spotkało się z ostrym sprzeciwem jej matki. Wraz z jej wstąpieniem do wojska amerykańskiego i późniejszym zatrudnieniem fundacji, jej relacje z matką coraz bardziej się pogarszały. Cortez żałuje, że nie skontaktowała się z matką, ale obawia się dalszego rozłamu w ich relacjach, jeśli by to zrobiła. Rezultat. Cortez dzwoni do swojej matki, która wyraża szok spowodowany nagłym kontaktem. Umawiają się na wideo rozmowę następnego dnia, po teście. Cortez relacjonuje początkowo napiętą, ale stopniowo coraz bardziej intymną rozmowę, w której matka interesuje się życiem córki w Ameryce, a Cortez życiem matki na Filipinach. Odnosząc się do początkowego niepokoju związanego z emigracją, matka Cortez przeprasza za swoje uwagi, zauważając, jak dawno temu je wygłosiła. Ale przyznaje, że obawiała się, jak Cortez się dostosuje do nowych realiów. Podmiot: dr Everett Mann. Kontekst: Mann, kontynuując ekscentryczność swojego opiekuńczego wuja, posiadał etykę odbiegającą od norm społecznych. Po śmierci wuja w więzieniu, Mann stanął w obliczu społecznego ostracyzmu ze strony rówieśników. W odpowiedzi na to Mann szukał pocieszenia w nauce i zgłębianiu wiedzy. Podczas gdy Mann powołuje się na geniusz, jako rzeczy odrzucającą uwagę potencjalnych przyjaciół, inne informacje świadczą o tym, że Mann wprost odrzuca postęp społeczny na rzecz badań naukowych. Rezultat. Mann wychodzi na zewnątrz ośrodka badawczego, znajduje najbliższy klif i siada na jego krawędzi, w milczeniu wpatrując się w nocne niebo. Zapytany, o czym myśli, Mann stwierdził: wszyscy możemy osiągnąć coś więcej. Następnego dnia siada przy zatłoczonym stole w kawiarni ośrodka 19, ułatwiając niezręczną, ale szczerą rozmowę na temat biologii szczurów. Dodatek 6999-2. Informacje na temat projektu AISA. Projekt AISA
jest zaplanowaną przez Fundację inicjatywą, mającą na celu pocieszenie ludzkości w odpowiedzi na przewidywalny, pojedynczy i szeroko nagłośniony scenariusz końca świata klasy XK. Gdy takie wydarzenie stanie się nieuchronne, wszyscy pracownicy fundacji uzyskają dostęp do plików dotyczących anomalii powiązanych z projektem AISA. Wysłać?